W tym roku Fundacja TVS włożyła wiele wysiłku i funduszy w pomoc uchodźcom z Ukrainy. O naszych sąsiadach doświadczonych tragedią wojny Fundacja nie zapomina również przy okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dlatego zaangażowała się w akcję Mikołaj dla dzieci z Ukrainy. Dzięki przyjaciołom telewizji TVS i osobom, które zawsze wspierają Fundację, udało się zorganizować prezenty świąteczne, zabawki i słodycze dla dzieci. W niedzielę w kościele świętej Barbary w Bytomiu kilkadziesiąt dzieci najpierw miało możliwość wysłuchać krótkiego koncertu w wykonaniu Rocco i Colino, a później odwiedził je święty Mikołaj. To jest cudowne, że możemy pomóc, bo pomaganie jest bardzo dobre, bo jak się pomaga, to dobro powraca, a mamy dwie ręce, jedną żeby pomóc sobie, a drugą żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Także zachęcamy wszystkich do pomagania, szczególnie w tym czasie świątecznym, bo nie wszyscy mają tę możliwość, żeby być szczęśliwym, żeby czuć się kochanym. Więc pamiętajcie, wspierajcie i miejcie otwarte serca. Bardzo się cieszymy, że możemy mieć taką możliwość, że Polsce i Kościół i Państwo wszystkie pozwolili nam, dali nam możliwość. Wyjątkowo dziękuję telewizji TVS, która przyjechała do nas i z Rocco Colino i z prezentami. I to bardzo podniosło wszystkich rodziców. Z tego pomimionego stanu, który przeżywamy teraz, patrząc na internecie, telewizję, co się dzieje na Ukrainie, to nasze dzieci też przyjechali stresowani i ten święty Mikołaj nie tylko, że oświęca, ale też podnosi i cieszy wszystkich na sercu i na duszy. Telewizja TVS i fundacje bardzo zaangażowali się i bardzo nam pomogli. To nieoceniony skarb, ta telewizja, bo tylko ja mogę zadzwonić do nich i od razu oni mi mówią: dobrze, Irina, my wszystko zrobimy. To po prostu takie ludzie, jak pani dyrektor, pani Małgorzata, to po prostu człowiek serca, człowiek duszy, jaka umie to wszystko tak pięknie organizować. Akcję Fundacji TVS wsparli także przyjaciele z firmy HH Poland.